Od ostatniego odcinka minęły 4 miesiące. Tylko pozwólcie, że wytłumaczę wam, co się działo. Przez 3 miesiące Noah wraz z Rudym starali się znaleźć chłopaków, zbierali sprzęt, otwierali biznes i walczyli z ludźmi menadżera. I wiele innych rzeczy. Natomiast na ostatni, 4 miesiąc chłopaki postanowili zrobić sobie wakacje. Słoneczna Floryda, miasto Miami. Ale teraz czas wrócić do Los Santos. Ty, Rudy, dolatujemy już chyba. No, musisz mnie budzić. No tak, bo latujemy, no. A no tak. No, ty polega... No, spierdaj. Ty, pilot, ile jeszcze? Nie wiem, zaraz będziemy. Okej. 4 godziny. Musiałeś wybierać akurat taką godzinę, że nie było innych pasażerów? Tak wyszło. Ale fajnie było w Miami. No, spoko. Floryda i te sprawy, ciepło. No. Dużo dup. Do ponurowego... Ponurowego Los Pampos. Mississippi. Tak. O, lądujemy chyba. O! Ale dał ten pilot. No, twardo było, nie będę ukrywać. Dobra, czekamy w sumie. No tak. No tak. W ogóle, siemano moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Życia Kryminalisty na tym kanale. No i co? Stawcie suba oraz łapkę w górę i to. O YouTube dokonał funkcję wspierania, tak jeżeli ktoś chce, to mógłbym wesprzeć. No i co, jakby dolatujemy już do Los Santos, jak mogliście usłyszeć w wstępie. W serii minęły 4 miesiące, po prostu musieliśmy dać czas, żeby gangi się naprawiły, przez co się ostatnio działo, przez sytuacje, które się po prostu ostatnio działy. Musieliśmy sobie trochę odpuścić i co? No a z Rudym wylecieli na miesiąc do Miami, do Florydy. Co, czas wrócić do ponurego Los Santos, gdzie czekać ma nas kefir. Już możemy wysiadać? No, oczywiście. No, kurczę, Rudy. Fajnie było. Ale nie musiałeś kupować tej samej swojej koszuli. Nie, żeby coś, ale to ty kupiłeś moją. Nie, bo ja miałem wcześniej. Nie, ja miałem wcześniej. Dobra, ty w ogóle chodź tu. Ma do nas podjechać tego. No. O, jedzie. Co on robi? Dobra. Good afternoon. Za bilecik. A co, darmowy chyba? Tak, darmo? Yes. Yes? Yes. Are you from England? No. Okej. Okay. Źle, moi drodzy. Ale jak tutaj możecie już zobaczyć, Noah, Rudy się trochę pozmieniali. Floryda ich zmieniła. Gdzie możemy wysiąść? Yes, of course. A, no to już tutaj? Yes, of course. Dobra, good afternoon. Goodbye. Dobrze, wziąłem bagaż, bo prawie odjechał. No, właśnie mi tak samo. Dobra, o, jestem kefir? Jest Kefirland, to jest. Mi się ma. Polisaj, dobra. What's up, main? Se wrzucę tutaj, pozwolisz. Rzuciłeś się. O, no trochę nas nie było. No jak tam się podobało? No miesiąc, kurczę. Floryda, Miami, te sprawy, ciepełko. Pomacałeś coś? Oprócz twojej matuli to nic. On tylko z chłopakami. Weź ty blisak, no, się moja uspokoi. Moja mama nie żyje, ale okej. Okay. Spokojnie, wstrzesiłem ją. Nekrofilu ty. Zabiłeś kogoś? Nie no, odpocząłem se. Co to za wakacje? Normalne, no na tym polegają wakacje, odpoczywasz. Normalne wakacje, to jak idziesz i komuś kosę dażesz pod żebro. To chyba w twoim wydaniu. Co jest? Każdy jest inny, tak. Niektórzy no. Dają kosę pod żebra, no. Niektórzy mają ksywkę kefir. Nie ma ksywki kefir, tylko Kevin. To, że ty masz niedowład lewej komóry mózgowej, to już nie ma problem. Dobra. Słuchaj, bo ogółem to musisz nadrzucić na czerwony parking, bo tam mamy fury. Bo tu po lewej jest czerwony parking, nie żeby coś. Wow. No wiesz, jakby jesteś, masz cyfkę kefir, ciężko określić swój intelekt. A, już dobra, bez przesady, trochę mieszkam w tym LS już, nie? Tak. A gdzie jest takiego... obserwatorium? Wczoraj, dobra, zapnij łeb, Rudy. Obserwatorium? W lornetce. Dobra. Przy oknie no, twojej matki. Robiłeś coś z tym menadżerem przez te miesiące, jak nas nie było? Dobra, w skrócie czy szczegółowo? No dawaj szybko. Na szybko? To no. Miałem z nim otwartą batalię, można powiedzieć. Czyli w końcu się spotkaliście. Mam to 3 miesiące, gratuluję. Znaczy, dalej się nie zabiliśmy nawzajem, ale wybiliśmy sobie tu... Gdzie macie te auta? Chyba piętro niżej. Mamy po prostu otwartą batalię. Jak się widzimy, to do siebie napier... Rozumiesz? Tak, dobra. Wiesz sobie ty ludzi, ja się dziwię, że on w ogóle jeszcze kogokolwiek ma. Dobra. O, tutaj. To jest jakiś bodyguard. Co ty, kogo ty zamówiłeś, Rudy? No takiego ziomala. Ty, paty, ty z tego ziomek. Oboje są Chinolami jakimiś. Kija w dupę. Siema, ching chong chang. Wszystkie to Chinole. Dzień dobry, panie, dzień dobry. Co ty mi robisz? Ty. Pokaż to auto. Ty, Rudy, to jedziemy tam, gdzie gadaliśmy w samolocie? To auto. Moje. A. Co ty gadasz, że to nie jest, to jest jego? Co ty... Wiem, że to nie jest jego, debilu. No wiem. Dobra, lecimy, Rudy, tam gdzie gadaliśmy w samolocie, tam na Vespucci, nasz Vinewood. A, no, dobra. Dobra. To spotkamy się później? To trochę dłużej pogadamy. No dobra, no. Albo możesz z nami pójść, pojechać, znaczy się.
Gdzie? Bo jedziemy chatę wynająć. Gdzie? Kolejną? No, przystanie się spaliła. A faktycznie. Dobra, jedzie za nami? To wyślij mi zipsa na chatę, ja podjadę. No i co my dodać, jak tutaj mogliście usłyszeć? Jedziemy wynająć kolejną chatę, Boże, gówno się odwala. Ale dobra, teraz oby została ta chata na dłużej. I co, ciekawą informację powiedział nam Kefir z tym, że on i menadżer się spotkali, bo przez 3 miesiące, jak byliśmy w Los Santos, nie doszło do żadnego spotkania właśnie między tymi dwoma osobnikami. No i co? Wow, co jest? IMS? No i co? No, ciekawe się zaczęło dziać. Napiszcie, co sądzicie o zmianie Noa, bo według mnie spoko, wrócił na stary fryz, tak trochę się odmłodził, tak szczerze. Trochę broda dalej go starzeje. No ale co, no, broda jest ładna, to zostawimy. Bo zobaczymy, co się będzie dziać w następnym czasie. Dzisiaj jeszcze, widzowie, odkryjecie kilka nowych rzeczy, które się podziały przez te 4 miesiące, bo trochę się podziało i pozmieniało. I jak mogliście to słyszeć w wstępie, cały czas pracujemy nad zlokalizowaniem chłopaków, bo jak dobrze wiemy, nie mamy Ethana, Simona, Michaela i Leo. No i nie wiadomo, co robić, tak szczerze, bo Darren też z nim taki kontakt, powiem wam, że strasznie średni. Ciężko do niego się dostać czasem. I z Matthew też ciężko się dostać, ale może dzisiaj, jeżeli się uda, to spotkamy się pełną paczką i obgadamy kilka spraw, bo zanim wylecieliśmy do Florydy, do Miami, powiedzieliśmy Matthew, aby ogarnął jakieś lokalizacje chłopaków, czy coś pośledził. A my co? Dojeżdżamy na chatę tą, którą mamy wynająć. Całą drogę gadałem do was. No i podjeżdżamy, pięknie. Siema. Ile można czekać? Zamknij łeb, kopiarzu. Leż, no, nie, że kopiuję koszulkę, to jeszcze a włosy. A fryzurkę to kto skopiował? A kto miał przed tobą tą? No, twoja mama. A, ty nie masz maski, dobra. Dzień dobry. To ty nie masz od... Dzień dobry. Dzień dobry. Kurczę, no my tu byliśmy umówieni z panem, pisaliśmy kilka godzin temu. No, chatę obczajenie. Dobrze, to zapraszam. Dobrze, niezły typ, moi drodzy. No co i garaż? To na wejściu tutaj mamy garaż. No, taki niezbyt pojemny, no, ale ile? Może dwa auta upchniemy. Chodzimy dalej. Też tak proponuję. Tutaj mamy przedpokój. No ładny, ładny. Co sądzisz, Rudy? No, myślę, że ta sztuka jest... To jest ciekawa sztuka, ale no, powiem panu, bardzo ciekawy sam design, widać, że na bogato. Teraz wow. Chcieli państwo tutaj może drzwi zobaczyć, tutaj za drzwiami. To jakaś komnata tajemnic? Spiżarnia. No rzeczywiście komnata tajemnic. Możecie no się tutaj na spokojnie we dwóch. To jest... Także, jeżeli jesteście co pan proponuje? To... Bo ten kibel obsrany trochę, to... Poka. Nie no, powiem panu, że ładnie, ładnie to się prezentuje. Dobrze to wygląda, tak. Pana prowadzę. Ej, Rudy. Bo ten kibel jest większy od garażu. No przynajmniej, całe szczęście. Czekaj, widzowie, jak do tego doszło? Tutaj mamy takie biuro. O, to chyba twój pokój, Rudy. No, chyba twój. A twój pokój. A twój. Spoko kącik, ale łóżka nie ma. Wow, no i mój pokój, no proste. No, 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 no weszliśmy do mojego. No. Idź na kanapę. Ale przyjemnie. No, właśnie to są twoje ostatnie chwile na tym łóżku, bo to mój pokój. Debilu. O, ale przyjemnie. No, a co ty robisz? Prosto za debil. Dobrze, no piękny pokój, nie będziemy ukrywać. Widzowie, my tutaj przyszliśmy wynająć katę, ja tak szambo odwalam. No, tutaj byliście, tutaj jest taki tak, salon. Kuchnia, kuchnia-salon. Klika na pestwo, jak i... No i co? Najpiękniejszy dobra, z tego domu. Pierdu, pierdu, fajny, fajny, a ile? Ale widok, co jest? To jakaś studzienka. Jaki kanał. To jest dalej wasza działka, zobaczcie. Niezła kanalizacja. Wow, o, niech pan uważa. To już nie ten wiek na sport. To nie te lata. Chyba ta. Dobrze, wow. To już omijając śmieszne tematy. Ile tutaj wychodzi wynajem? 20 tysięcy dolarów. Cholera. Widzowie, zapomniałem wam wspomnieć, ale przez te wydatki zostało mi 12 tysięcy na koncie. Dobrze, proszę pana. Ale mogę zejść, ponieważ tutaj ostatnio były takie wybryki. Wie pan, tu ostatnio były jakieś podpalenia, znaczy 4 miesiące temu, no ale... Wiem. Dalej. No, podobnie znamy już sprawcę. Tutaj jakieś, też wiem, że w okolicy kilka miesięcy temu z 5-6 były zabójstwa. Więc proszę pana, ja proponuję luźną cenę, 18 tysięcy dolarów co 18 miesiąc. Koła? Co pan sądzi? No widać, nie, że no... chata, ale słuchaj, chata jest urządzona ładnie, widok ładny, basen, kanał mamy. Proszę pana,
ja coś panu powiem. Między Bogiem a nieprawdą. Uważam, że możemy dać 15 tysięcy miesięcznie i to w gotówce, no dobra, może nie w gotówce, ale 15 dla pana odstrzała, a pan mówi, no dobra, chłopaki, nie ma problemu, kluczyki dla was i jest, każdy jest zadowolony. Proszę pana, pierwszy miesiąc możemy w gotówce teraz zapłacić. Jesteśmy na to przygotowani. No dobrze, no ale mogę się na to przystać, ale wtedy będzie bez sprzątaczy. Dobra, 15 tysięcy miesięcznie bez sprzątaczy. Lewej mamy. Pasuje. Dobra, to chwila, to wezmę kolegę na bok, dobrze? No ty, no. Ile masz kasy? Nie wiem, z 3. A? Ja mam 12. No i ty? Płacisz następny miesiąc. Nie. Cały. Następny miesiąc płacisz. Jeżeli taka to przetrwa do następnego miesiąca. No tak. To jest inne wyzwanie. Dobra, daj dołu. Dobra, zapłacę. Na siebie tym razem wezmę. Good afternoon. No to proszę bardzo. 15 tutaj podpisuję. No a Kelly. I 15 w gotówie, proszę bardzo. O Boże, się rozpada. Dobra, to kopia dla mnie, kopia dla pana i się rozpada. Mam nadzieję, że ten dom nie spłonie. Bo jak spłonie, to inaczej się pogadamy. Tak, good afternoon. Do widzenia. Stary, jak są kamery, jakby nie wiem, jakby uwzględniot przyjechał. Co jest? No i tu też. Kręcimy p***o. Nie, dziękuję. To z twoją mamą mogę jakoś. Dobra. Chodź, porozdzielamy te pokoje, gruby. Co? Pa. Co? Bo tu mamy to główne i mamy ten pokój. Więc zagrajmy w papierkami drużyc. Dobra. 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 Trzy. Cztery. Papier. S? Stary. Co? To chyba trzeba się do Amunation przejechać. No. Daj się karnąć. Jeszcze nie jechałem tym, no daj, no. No to chodź. No daj się karnąć, no. Jeszcze tym nie jechałem. Tym rolem moim jeździłeś. Co prawda bez mojego pozwolenia, ale jeździłeś. Ej, do Beckham stąd wyjechać. Rudy, już tam? No. Dobra. Daję 50% na to, że się nie rozbije. Jest, no tak, przysięga to. O jest. Dobra, wycofałem na pierwszej. Dobra, moi drodzy, sukces. Camaro, Chevrolet Camaro. Dobra, posłuchamy z silnika, dobra? No, to tam Rudy wpakowałeś. 1.9 tak. TDI? 300, spodnie 800. Boże, to nie skręca. Dobra, Rudy, jesteś gotów? Debilu, musisz się przekręcić. No, nie, no ja nie przeżyję. Oj, tam pierdzielisz głupoty. Dobra, to trzeba zbastować bajerkę. Widziałeś to? Co? To za nami. O, w ogóle widziałeś? Co? Koniec ten, budowy szpitala. Zbudowali? Od miesiąca już jest gotowy. A, dobra. No i co, moi drodzy? Tu po lewo widzicie Amunation, które z Rudym wykupiliśmy. Już. To nie jest wynajęte przez nas, tylko płacimy za franczyzę. No i płacimy za towar. Co to? Wow! To jest ten cały, czekaj. Jak to miał taką? To miał takiego Merola. Pikachu, no bomba? Nie. No bo tromba bomba miał. Może. Nieźle widzowie. Trochę nas odcyło. Bombalski, trąbka, pompka, może miał cyntrynkę. Ty co jest? Ty ten Merol sam jechał, czy mi się wydawało? No. Jo, nie złapał seś, moi drodzy. Mike. Dobra. Chodzimy jak do siebie, bo to nasz. O, jest pracownik? Dzień dobry, czy mogę pani? Good evening. Nie jest, poznajesz? No. Człowiek. No, nie do końca. A, bez kitu, myślę, że myśleli. Dobra, no to. To ten debil. To jest ten debil szef, ja jestem ten fajny szef. Tam zatrudnialiśmy cię przez internet, tak? Ty byłeś zatrudniony przez internet, tak, dobra. Cześć, siema, tutaj jest ten debil szef, ja jestem ten fajny szef. Spoko, kopiaczu. Byłeś zatrudniany przez internet, nie? Nie dawcie mnego uwagi, dobra. Szemrane rzeczy się dzisiaj tutaj dzieją. Dzisiaj? Czy ogólnie? Tak, dzisiaj. Ogólnie jakby też przez jakieś... Ale no to co się dzieje? Jakieś ostatnio trzech typów tutaj wleciało na sklep. Nie wiem, nie pamiętam co żądali, ale chyba coś tam chcieli właśnie z szefem gadać. Oho, no to co im powiedziałeś? Powiedziałem, że... Szef is on vacation. Proszę opuścić. Miami, Florida, dobra. A ci wyciągnęli broń, no to... No to wtedy też wyciągasz broń, dobra. No tak, nie najpierw napadać. O, pozwolisz, że przejrzę zysk? Ten dokument. Jaki dokument? Żebym mógł dowiedzieć się, że pan to pan. A, jasne, gdzieś tu go miałem. Dobra, jest. Masz. No, dobra. Imię się zgadza. Dobra, to witamy ponownie. Dobra, ty dostałeś pierwszą wypłatę? Tak, jakby to już miesiąc tutaj przecież pracuję, no. Tak, bo to internetowo się wypłaca. Tak, tak. Dobra, tu masz klienta, a my weźmiemy to tylko.
Jak coś, to spodziewaj się nas jutro czy coś, bo po prostu no teraz wróciliśmy do Los Santos. A, dobra, dobrze. Wiesz, ile tam jest, czy nie? Bo wziąłem tak losowo. Po prostu wyjąłem, wypróżniłem register kasy. Z tego co pamiętam, to ocenie było 65 tysięcy, gdy liczyło. Dobra. Dobra, to dzięki za informację. Dobra. Miłego dnia. Jak coś, to numer tam masz gdzieś zapisany. Wiem, już mam zapisany tam. Tak, trzymaj się. Co, 65? Tak. Na 2, 32,5. 10% z 65, 6500. Lecimy szybka matma. 6500, 65. No. 58,500. Podzielić na 2. Czyli ja mówiłem 58? Dobra, nie wytrzymam. 29,250. Chyba. Dobra, nie do końca. Jak miałeś 65 tysięcy... Odejmujesz 6500, bo za franczyzę. Tak. No to 58,500 masz. Dobra, widzowie, od tego jest telefon, kurna, i jakieś SMS-y dostałem. Dobra, lecę to kalkulatorem, widzowie, patrzcie. 65 odjąć, 6500, to jest 58500, 20 na 2, oj, co ja... 29. Ile? Ileś. Czekaj, jak było 85,5, 29 i 250. No to dobrze powiedziałem! Źle mówiłeś. Dobra, weźmy, wypakujmy tyle. Dobra, mamy, dostaliśmy jeszcze jakieś SMS-y od dostawcy, jak z tą chatą NPC-cie. A. Dobra, od dostawcy. Dostawca broni. Stary. O. Dzięki. Bo przydałoby się towar ogarnąć. No właśnie dostałem GPS od dostawcy. Ale ci ten ekranik świeci w tym Camaro. I ja pierdzielę, to widzicie? Tylko godzinę idzie rozczytać. Człowieku, weź se zmniejsz jasność w tym ekranie. Dobra, nie wiem czy jeszcze SMS nie dostałem. O, dostałem od Kefira. Patrz, bo Kefir do mnie napisał, co z tą chatą NPC-cie, co nie? Odpisałem mu spie... i zapomniałem. I odpisał mi, że zapomniała mnie mama. Ej, smutne, bo prawdziwe. No cóż, jest jak jest. Dobra, dobra. Tak jedziemy ubrani, czy się przebieramy szybko? Dawaj tu do Suburbana się przebrać. Lecimy do Suburbana się przebrać chyba. Albo na chat. A masz do Suburbana ubrania? No ja mam żadnych. Chyba jakoś... Były u Kefira. Kurna, bez kitu. Nerwowe czy jak? No już trudno. Dobra, pani się przebieramy. Dawaj, parkuj. Dobra. Ale to przebieramy się na takich... Hamunation? Ziomków? Możemy się przebrać w jakiś dresik. Sprawy. Mam sobość do patusów. Łysy dres i szara głowa. No, także tak, takie było twoje motto, czy dopiero no, zacząłeś? No, palgumencja, dobra. Moi drodzy, idziemy się przebrać. Człowieku, milion dolarów. No i... Dobry, ile się zależy? Na żależy? Na... Dzień dobry. No. Należy się 220 dolarów. No i klasa. Tutaj lupex! Co nie, a, dziadek? A, u mnie ile się należy? Koleżanka się odsunie, bo koleżance z tyce śmierdzą. Tutaj 260. Dobra. No. Kolega zapłaci. Czereśniaku dobrze, jeden. Bo... Tutaj lupek jest. Ej, kolega zapłaci, tak? Ja słyszę bungee. Chyba skoczę sobie z bungee. Dobra, uciekamy widzowie. Dobra. Stary, to jedziemy tam, ma zaznaczone. 4800. Co jest to typiar? Ona się waliła w krawężnik? Tak, no. Nie zauważyłeś? Można też tak. O, dzwoni do mnie ktoś. Okej. Okay. Halo? Jest stary, bo sprawy mam. Weź podjść pod moją kanciapę. Matthew? No musisz nam dać godzinę, halo. Dobra, dam ci godzinę. No dobra, halo. Ty, twój braciak do mnie dzwonił. O. No dobra, no ale co moi drodzy, to ta godzina. Lecimy odebrać broń. Dobra, widzowie, dojeżdżamy i GPS był po prawo, na złomowis. Jeszcze tu nie mieliśmy, więc zobaczymy co się będzie dziać. Ciekawe miejsce ci powiem. No. Jakby chcieli nas zabić i oskurować. Coś pomiędzy. I skręcić twoje Camaro przy okazji. Bardzo śmieszne. No co no, to trochę taki vibe'em wali. Dobra, dawaj tu po prawo. Gdzieś, o jest, widzę ich. Oho, Meriwether? Tak. Ciekawe, to zazwyczaj jest na industrialnej. Albo gdzieś w paleto. Ja silnik. Dzień dobry. Dzień dobry. No to... O, widzę, że tutaj skrzynki już rozłożone. Dobra, ile kasy tak, ci należy? 25 tysięcy. Dobra, widzowie, daję 12500. Drugą resztę daję Rudy. Tak się umówiliśmy zawsze, że dajemy po połowie. I co? Rudy, 12500, tak zawsze. Dobra. Już daje mój kolega. Ja sprawdzę tylko o bronię, dobra? Pozwolą sprawy, państwo. Nie ma sprawy. Dziękuję bardzo. Dobra, sprawdzam broń. O! Dobra, widzowie. Wszystko się zgadza. Mogę strzelić? Oczywiście. Dobra, wszystko się zgadza. Mogę strzelić? Wszystko działa jak ta lala. Oczywiście. Zostawię tutaj, moi drodzy. Bardzo fajnie. Tak jak zawsze.
przyjemnie się z wami robię interesy. Za 2 tygodnie, czy nie wiem, za 3 tygodnie, miesiąc się odezwiemy znowu. Dobrze. Dobra, pakujemy to, Rudy. Tylko tam się zmieści? No właśnie, ja się zastanawiam. Dobra, jakoś to upchamy. Panowie, bo nie przemyśleliśmy tego i nie mamy auta do tego. Czy będzie w stanie jakby dowieźć nam towar? Dobrze, no możemy tam ten, ale to za dopłatę. Dobra, 1000. Tak, 500. No dobra, to mniej niż ja proponowałem. Ja dam, Rudy, całość. No i dobra. Dobra, to o, wiecie, do jakiego ammunition Night Little Seoul. To jest tam tylko jedno, tam będzie nasz pracownik, on nas odbierze. 43 na 2 jakoś tak. No i dobra, widzowie, klasa. Stary, lecimy teraz do Matthew, jego kanciapa. A co on może chcieć? Myślę, że ja my ostatnio powiedzieliśmy, żeby szukał Simona, Michaela, Lohan, Ethana. Może w końcu ktoś z nas. 4 miesiące, stary, to jest powalone, że tak się musi wszystko rozsypało i nie możemy tego pozbierać. No co ty nie powiesz, Sherlocku? No bo Ethana już nie ma, stary, z 6 miesiąc. Pół roku już go nie ma. Leo z 5 miesięcy też, 6. A Simona i Michaela 4. No tak. Po lewo, tym razem to lewo. Nie, dobra, widzowie, poważna sprawa, co nie? Takie rzeczy, a Rudy... Poczekaj, które lewo? Kurwa, to, które masz w dupie. Nie, dobra, widzowie, ja bym tam 14 razy na piechotę doszedł, zanim on... Nie, poczekaj, które lewo teraz? Ja myślę, że to za tobą. To ja mówię, że ja bym to 15 razy szybciej doszedł. Ja mogę dojść, widzowie, ale zaraz mu przestrzela opon. Nie no, żart. Ale dobra, nie chcę mi się, widzowie, czasem z Rudym. Jak mamy taką poważną sytuację, on takie odpierdziela gówniane rzeczy. A nie, ja tu sąsiadem jestem, a nie. Rozumie pan sąsiad? U, siema. A kiedy na grilla pan pada, no? Jutro, ale idź po prostu. No dobra. Widzenia. Hello. Siema, co tam? O, cześć. Chciałem ci tylko powiedzieć, że tak, nie wiem, tak do max 3 dni będę miał informacje już o Simonie. W końcu? Tak już mam, no, mam jakiś na jego trop, ale dalej mało. A co to za Hellcat? A, no taki. Taki się sprawił. Stary, sprawa jest. No. Mam 2 pytania. Co ten chłop robi przy Camaro? Nie wiem. A drugie pytanie, czy ogarnłbyś listę więźniów Bolingbroke, bo podejrzewamy, że Leo jest aktualnie w Bolingbroke. Tydzień, dwa. Co mówiłem, że to mnie obejdziesz chwilę. Mogę się karnąć? Ja chcesz? Daję 50% szans, że przeżyję. Dobra, tylko nigdy nie stary, wsiadam do ciebie, tylko odsłyszę auto. Wsiadł do mojego, nie? No. I się od razu wydupił, więc jakby... Dlaczego twoja daje stoi? Nie go pilnował. Zaczekaj tu, młody. Lecimy? Tak. Muscle car. Zielony muscle car. Czemu zielony? Nie wiem, taki kolor fajny. Nie no, muscle car jak muscle car. No. Chyba się trochę dupę zarysowałem. Tam. Wypoleruje się. Wow! Ale prawie przywaliłem. No fajne, fajne. No. Trochę nieskrętne. trochę nie skręca, ale dalej jest git. Ale nie no, spoko ci powiem, fura, jakby ja mam tego swojego Merola, to w sumie fajna odskocznia u Mercedesa. Trochę go mam, nawet jest spoko, nie zamierzam go na razie zmieniać. On tam dalej jest, czy nie? Jest dalej. Jest. Kto to? Wiem, przy Camaro. Ktoś mam grzyby przy aucie, a. Stąd się odbywam na gitarze gra. Mnie jak Kajbler i jak... A, co to jest? O, kurde! Ała. Ty nie obrazisz się? Powiem mamie. Nie obrazisz się, ale oj się obrazi. Dobra. Bo lekko mu chyba nogi zgniotłem. O kurde, niezłe Kongo. Stop. No super wam poszło, super. Te no ale no co, pozbyłem się problemu, nie narzekaj. No, ale obrysowałeś mi furę kolejny raz, ja nie wiem jak to robisz. Dobra, chodź, to kolejny raz się obrysuję. Już mam klucze w kieszeni, nie odpalisz. No, nie wysiądę z tego, no to proste. Matthew, my lecimy. Halo, Rudy. Słucham. Mamy spotkanie z tym ziomkiem z Czarnego Rynku. No mamy, no. Ty, a Camaro to nie jest muscle car? Nie skacze. Ło, skacze jednak! Dobra. Widzowie, jak to ja wam powiedziałem, spotkanie z ziomkiem z Czarnego Rynku. No a i Rudy jakoś muszę zarobić, więc ja nie zrobię tej perszawki. I więc co, widzimy się wieczorem na spotkaniu. Stary. Przydałoby się ogarnąć jakiegoś dostawczaka. Jakiegoś bolera, coś takiego przypałowego, co nam by nie było szkoda.
bo tak to musimy kraść auta z ulicy. Ja bym jakiś burrito. Patrz, burrito wszędzie dojedziesz i jeszcze na branie od Amerykanów. Dobra, jest. Broni, byłoby git. Tak na szeroki dzwonek chciałem Glocka. Ale się, o Jezu, no a jeszcze ma bandanę. Witam. Witam. Jaka jest ta prosta robota, o której pisałeś na czarnym rynku? Ukradnięcie auta z tequili, BMW 5 Manhart. Okej, okay. Ile za to? 20 tysięcy. Dobra, jak ukradniemy, gdzie mamy dostarczyć auto? Dostarczcie... Tutaj? No to lotnisko w tym garażu możecie. Dobra, to... No to pojedziemy z nim. Spodziewaj się na odzewu. No i git. No i moi drodzy, 20 kafli na szali, M5 Manhart. Całkiem szybkie auto i spoko wyglądające. 4 kili. No. Masz radio? No mam. Ty, a nasza częstotliwość? To co z nią? Normalnie działa? 62, moi drodzy. Ale chyba normalnie działa. A, jest dobrze. Nie działa. Nie działa. No ale na większą skalę nie działa. Gadałem z tym. Gadałem z Matthew. No. No to zmienił. Jaką? No, ale dzięki temu masz na kilkanaście kilometrów. No ba, no to jaką? Czekaj, kilkanaście kilometrów? Znaczy, że będę cię słyszeć w Los Santos, jeżeli będzie gdzieś w Sandy? No. Ale w Palety już nie? No nie. Okej, okay, ciekawa bajera, moi drodzy. To dawaj, powiedz, podyktuj mi. Muszę do niego napisać, bo nie pamiętam. Sorry, jesteśmy już praktycznie, mamy północ, równa północ. Pięknie GTA wygląda o północy. Bierzemy furę i jedziemy od razu, nie? No, o kurna, kilka ich jest. Dobra. O, no to parszawka jest. To ja wezmę sobie to, ale to dla siebie wezmę, dobra? Nie, no luz. Ej, weźmy skrojmy jakąś dodatkową, na jakąś dodatkową gotówkę. Nie kupię, stary. Bo ty przecież umiesz przebijać tablicę. Przebijałeś. To się kiedyś robiło, no. Tam u Leo, dobra. Chodź sprawdzimy. Ta auta. GTR. Baler. Ty, Aiden. Chodź się. Położyłem się tym. My drodzy, Aiden to jest. Co on tu robi? GTR? Nowa zabawka. Oho, gdzie tam jest? Jest beta. Ta, czekaj, co tu jeszcze jest? Drugi GTR, Mustang, Beta, Sprinter, Baler i Porsche. I czekaj, to ci wchodzi. Ej, to. Co? Ty, słyszałeś to? Ty stary! Już kluczyki chcę odebrać. Dobrze. Oj. Byleby ta beta nie było. O nie. Dobra, dawaj szybko do SA. Śledzimy go. Cholera, widzowie! No i mamy na sobie plot twist. O kurde. Myślisz... No może być grubo. Cholera, moi drodzy. Jak on jedzie, ten ziomek? I on nie pojechał, widzisz go? Zastraszamy go, stary? No możemy, stary. Tak dla żartu. No dobra. Widzowie, no... Dobra, może nie śmieszkujmy, to jest poważna sytuacja jednak. Stary. Nie, tam. Teraz już tak... No, bez żartów, to jednak poważna sytuacja, że ktoś na arena poluje, no. Zdaje ci się. Dobra, poczekamy tylko aż... Koszula, tequila, buskucik. Poczekamy aż wyjdzie w jakąś uliczkę i wtedy go zajedziemy. I mu o wszystkim powiemy. Ja będzie sobie najlepiej. Oho, hotel. I wyjmij klamę. A. I celujemy w niego. A, dobra, jaką? Zawsze to chciałem zrobić. Jak on zajedzie, dobra. O nie. Bro, ty wsiadamy, dawaj. Rapier, to. Wycinam. Kim wy jesteście? Śmiercią. Dobra, weź środy ty głosy, nie umiesz udawać. Tyle ci powiem, fuck you, bitch. Dobra, Na mnie jeździcie. Bo słuchaj, jest taka sprawa. Weź się stąd najlepiej. Aha, czy wam waszą furę zawałem? A to jest taka sprawa, bo... Nie wiem, co ostatnio ukradłeś i komu ukradłeś. Ja, ale rączki. Jakiś ziomek chce twoją furę na czarnym rynku. Co jadasz? No, dlatego za to pojechaliśmy. Jaki ziomek? Nie, wyglądał jak każdy inny. Powiedział tylko dwa... Co? Wiesz, jak on się nazywa? Nie. Skąd go powiedziałeś w ogóle? No z czarnego rynku, no. A mam pomysł. No. To nie znam. Dam wam tą furę. No. Zawieziecie mu tą furę. I go zabijemy. Dobra, możemy go przesłuchać. Ej, ale to jest chore, nie? No w sumie... To zabijemy. Dobra, to... Ej, Rudy, wsiadaj... weź modlator sobie garnie. Tak, to wsiadaj do bagaja, Darren. Dobra, wariacie, dobra. A to? Mnie też chce? Nie, ale nie. Ty będziesz tam, że po prostu mnie musisz tam, no jakoś tam dojeździć gdzieś przecież. Chyba chcesz zobaczyć, dobra. To cię, dobra. Zamienimy się. Dobra. Kurde! Tak blisko. Ej, dobra, mam plan. No dojeżdżamy, to dawaj szybko. Wy wysiądziecie i ja wysiądę po chwili. Dobra. Ale plan, oj. Mamy furę. No.
A tak z ciekawości, kogo jest to auto? Takiego od Arena. No, co ci zrobię? Tak, tak wiesz, z ciekawości będą. No, spoko. Ale to co, no nie wiem. No dobra, no coś, zawsze ci za skórę, to? To już nie będę więcej pytał. Kurczę, wiesz co ci powiem? Co? Że trafiłeś na złych ludzi. O. Weź go. Maskę zdejmijcie. Muszę zobaczyć, jak to jest. To, weźmy go, przyjmę o coś. Pobudka, kolego, wstajemy! Co wy chcecie jeszcze? Kojarzysz go? Kojarzę, no. Co? Co ja umałem mu auto. W sumie, czego innego można by się spodziewać. Czyli co, pracujesz dla kogoś, czy nie? Nie. No w sumie... Nie. Jaki by miał interes? Pracuję dla kogoś. Skąd to wiesz? No bo wiem, komu kradnę auto. Czyli pracuję dla kogoś. No tak, tylko ci nie powie. A, no to ma sens. Chcesz gadać, czy kulka? Chcesz dostać? Mogę kulkę dostać i tak nic nie powiem. A w ramię? Jak się powoli będziesz wykrwawiał? Nie. Umierał śmiercią bolesną? Nie powiem. On nie chce powie. Na pewno? Kurde, szkoda zioma. Jakoś byśmy się dogadali, obstawiam. To może tak. Rudy? No? Sprawdziłbyś, czy ma te 20 tysięcy? Weź sprawdźcie go furę. Ty, czekaj. Sprawdźcie go furę, czy mi na dajników. O cholera. Miałeś coś w aucie? To ci nie powie. No tak. Dobra. Jest coś, czy nie? No, ale to... Oho! Znajdzie chyba teraz. Dobra, było coś. Dobra, było coś. Czyli wiem, dla kogo pracował, dla policji. Dobra. Wow.